Są wyniki sekcji zwłok 17-latka z Chorzowa znalezionego w Przecznicy ulicy Mariackiej w Katowicach. Sekcja potwierdziła, że na ciele chłopaka nie było żadnych obrażeń. Prokuratura na razie nie ujawnia, co było przyczyną jego śmierci. Fatima Orlińska. Jak poinformował prokurator prokuratury rejonowej Katowice Południe Sławomir Barnaś, protokół posekcyjny powinien otrzymać w środę około południa. Wtedy będzie można mówić o przyczynach śmierci 17-letniego Chorzowianina. Sekcja zwłok potwierdziła wstępne ustalenia, że na ciele chłopaka nie ujawniono obrażeń, co może wykluczać udział osób trzecich. Prokurator przekazał, że obecnie przesłuchiwani są świadkowie, a policja gromadzi materiał dowodowy. Dla rozwikłania zagadkowej śmierci 17-latka obok sekcji zwłok kluczowe mogą okazać się badania toksykologiczne, które również zostały zlecone przez prokuraturę. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.